Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus na wieki wieków. Amen. Dzisiaj chciałbym Wam zaproponować postanowienie wielkopostne, ale nie tylko związane z tym, że od czegoś będziesz pościć, ale też i że złożysz jałmużnę. A mianowicie czas, który możesz sobie odebrać przy jakiejś czynności, poświęć na to, żeby nauczyć się nowych pieśni, żeby na liturgii trochę więcej się działo. Na teraz chciałbym zaproponować kilka pieśni wielkopostnych, które według mnie powinny być znane w każdej parafii. Każdy organista powinien grać te pieśni. To jest taka pierwsza część. Będzie jeszcze druga z takimi pieśniami, które według mnie są trudniejsze, bądź też mniej znane. Także dzisiaj z tych bardziej znanych myślę, że poznamy kilka. Jeśli są u Ciebie nieznane, to tak zrób, żeby były znane. Naucz się i niech to postanowienie wielkopostne będzie owocnym postanowieniem. Przechodzimy do instrumentu. Po jednej zwrotce będę grał i śpiewał. Bądź mi litości w porze nieskończone, według wielkiego miłosierdzia Twego, według litości Twej niepoliczonej, chciej zmazać mnóstwo przewinienia mego. Czasem tu jest powtórka, a czasem jej nie ma. Trzeba wyczuć. Druga z pieśni, którą dzisiaj chcę zaproponować, Do Ciebie, Panie, pokornie wołamy. Do Ciebie, Panie, pokornie wołamy, łzy wylewamy, serdecznie wzdychamy. Raczy nas wejrzeć i tak dalej. Przy tej pieśni trzeba uważać z tempem. To, które ja zagrałem, jak sobie teraz siedzę sam, fajnie brzmi, ale w kościele no nie wiem, czy cała wspólnota da radę w takiej prędkości śpiewać. Następna z pieśni, też pierwsza zwrotka. Nawróć się ludu w pokorze, w poście i w płaczu i w żalu, a światłość Twoja jak zorze rozbłyśnie nad Jeruzalem. Nawróć się, córo Syjonu. I tu znowu się powtarza ta melodia, dość prosta. Jeśli nie znana, to bardzo szybko da się jej nauczyć. Teraz będą dwie naprzemienne. Wstanę i pójdę do mojego Ojca. Wstanę i pójdę do mojego Ojca. Ku Tobie, Boże, wznoszę duszę moją. Tobie ja ufam, niech nie doznam wstydu. Wstanę i pójdę do mojego Ojca. Przy tej pieśni należy uważać z dźwiękami, bo są dwie różne tonacje. Refren jest w jednej tonacji, a zwrotka w drugiej. To też powinno być odzwierciedlone w harmonizacji. Także tu przy tej pieśni Wstanę i pójdę trzeba uważać na tonacje, w których się gra. Wstań Wstań, który śpisz, i powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus. Wstań, który śpisz, i powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus. Pan światłem i zbawieniem moim, kogóż mam się lękać? Pan obroną życia mojego, przed kim mam się trwożyć? Wstań, który śpisz, i powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus. Zwrotek jest kilka, cytaty to z Pisma Świętego, więc warto sięgać. I ostatnia z dzisiejszej puli pieśni, która wydaje mi się, że powinna być znana w każdej parafii, jak jest samoocenie. Z głębi mojego serca głos wydany woła o litość do Pana nad Pany. Natęż słuch, Panie, nachyl do mnie ucha, na głos mój, który ma wydaje skrucha. I z tym zestawem pieśni warto rozpocząć Wielki Post. W tej pierwszej części oczywiście te pieśni będą bardzo przydatne. Tak jak już mówiłem, pojawi się druga część z bardziej rozbudowanymi albo mniej znanymi pieśniami, które można używać w czasie pierwszej części Wielkiego Postu. Tą drugą zostawmy, bo jeszcze trochę czasu. Najpierw wykorzystajmy, co się da z tego pierwszego działu, żeby ta pierwsza część Wielkiego Postu była naprawdę oparta o to, że mamy się nawrócić. Dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że filmik się przydał. Do zobaczenia w następnym odcinku. Z Panem Bogiem.